Dobra, tym razem mamy większą dowolność na stawianie trapków. Ustawię tutaj pod tą paletą, bo nie znoszę tej lupy. No i zobaczmy, gdzie jest piwnia. Zróbmy trapkę tutaj. Tutaj. Trapka tutaj będzie niczym hiszpańska inkwizycja, nikt się jej nie będzie spodziewał. I tamta trapka też była niczym hiszpańska inkwizycja. No zobaczymy. Co ta Yui? Co ta Yui? Nie mam pytań. Naprawdę nie mam pytań. Co prawda ona nie leci na główny budynek. Tam bym mógł ją fajnie i szybko zrobić. Spoko. Chociaż teraz leci tak jakby na główny budynek. Chodź na... Chociaż tam też mam trapę. Tam też możesz wpaść. Nie, tu nie wpadasz. Powoli wychodzimy z zasięgu, gdzie mógłbym ją do piwni zanieść. Chociaż może się uda. Powinno się udać. Dzisiaj surwy grają jak tuchedy. Czasem tak bywa. Czemu zawsze mi zimno w stopy i dłonie? Masz problemy z krążeniem. Ja też. Jak to jest, że tak szybko się strapa wydostaje? No to jest troszkę popegowe niestety. A, dobra, ja chcę postawić trapę, a nie mam trapy, nie? Jestem geniuszem zła. Sopel chyba nie jest dobry, lepsza herbatka. Zdecydowanie. Hej. Mogę cię zjeść? Witam serdecznie. Chciałbym zapoznać się z tobą bliżej. Moja maczeta jest chętna i gotowa. Teraz nawet nie wiem, czy ty widzi moje wiadomości na Discordzie, to było prostsze. Nie będę ryzykował. Jezu, brykiet. No z tym brykietem to nie można normalnie, nie? Chodź, chodź tu. Brawo, dobra paleta byku. Chodźmy za nią. Ona poszła tam. Co prawda gena mi kręcą na budynku, no ale muszę z tym żyć. Chodź. Mam cię. Zmienił się chłop, to zdecydowanie. Damy radę do piwni? Damy radę. Oh fuck! No dobra, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo mamy innego ziemniaka, który wszedł w trapę. Widzę twoje wiadomości. Dobrze. Gdzie? Fuck. Dobra, wiecie co? Skopię tego gena. Wiedziałem, że tak zrobisz. Co mi klikasz, ty? Typie. Dobrze. Nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji. Skopię Claudetę. I cyk, mam pomysł na mema z brykietem. Yes. Ktoś tu szedł za mną prawdopodobnie. No dobra. Skopię tego gena na górze. Zagrałbym w karty przeciwko ludzkości. A może w eksplodujące kotki? Co to za ściąganie z haków? Co to za ściąganie z haków? No chodź. Chodź.
Jak się teraz body blokują, ale dobrze, dobrze, nikt genów nie kręci, bardzo mnie to cieszy. Już odbiegłaś? Taka twarda byłaś, już odbiegłaś? Ona nie patrzy za siebie. Ona do szafy chyba wlazła. Ty wiesz, że to może być sens, Jarosaki? No, możesz mieć rację. Dobra, co jak co, ale stąd to ja nie doniosę, nie ma opcji. Oni tam we dwójkę, tam ktoś... Dobra, essa. No, eksplodujące kotki są fajne. Elo, byku. Tak wiedziałem, że ktoś jest tam na górze, nie? Ten co idzie sfarmić. Brawo. Brawo. Istnieją jeszcze karty przeciw ludzkości online za darmo? Nie wiem. Ale może kto inny wie. Jak wychodzisz w Bridek, jak myślałem przy szafie. Możesz mieć rację, możesz mieć rację. Oni teraz będą intensywnie tego gena na górze chcieli ściągnąć, zrobić, ale nie uda im się to. Skarczmarki? Chodźmy za tą Claudetą. Drop. Dobrze. Oni lawica, jak zarequestujesz. Tu jest, dobra. No biegnij tam byku. Co ominęła? Nie mam pytań. Fuck, ona omija trapy. Ubite gary. Dobrze. Dobrze! Siemano! Ja marzę o grze Ego wersję dla dorosłych, a to nie wiem, nie znam. Siemanczko Wilka, witam serdecznie. Jaka niemądra Claudette? Znaczy ona nie wiedziała, nie? Ja specjalnie ustawiłem tak trapę, żeby nie wiedziała. Tam ktoś przy... przy genie, dobra. Ja to marzę o kolejnej części opowiadań erytycznego Wilda. Przecież tam było 5 części, czego ty chcesz jeszcze? Ona pójdzie tam? Nie. Szałasu nie otrapowałem, nie miałem na to czasu. Kolejnych 5. Ale te, tym razem byłyby inteligentniejsze. Bo te, które napisałem te... 8-9 lat temu, Gens Before Friends, nice'u. No to były totalnie pepegowe. Gdzie ty biegniesz? Ej, do włącznika to jeszcze trochę, nie? Ja jestem fanem reklam, które są na stronie od erotyków Wilda, yes. Jak było 5, to pewnie chcę 6. Ty wiesz, że to ma sens? No dobra, idziemy tam po nich. Widzę skraczmarki. Widzę skraczmarki. Skraczmarki detektor sobie włączyłem. Pierwsza część erotycznej mnie nie zaspokoiła. Aaa! Ja myślałem, Tina, że one były po prostu złe, że ci tam głowa zaczęła boleć, ale skoro tak mówisz... Skoro tak mówisz... tu już nie ma paletek, dlatego też ja stwierdziłem, że te trapki nie są mi tu potrzebne. Te erotyki to jak Blood Orby na Onim nigdy za dużo jest. No nie, no w pewnym momencie masz dosyć i uruchamiasz Blood Fury, nie? Mam cię.
Na szczęście ich nie czytam. Nie czytaj, są głupie. Ewidentnie Wild woli dupę. Jep. Już tu był. Pogońmy. Hej Claudetto. Witam cię serdecznie. Bardzo chciałbym nawiązać z tą bardzo bliską znajomość. Taką znajomość, że będą nas łączyły więzy krwi. Co ty na to? Mądrze, mądrze. Myślałem, że tu się uda. Oj, ale dobry Deadheart to też. Napisz erotyka o Jeffie? Nie, no co ty. To się ciecha, musisz poprosić. Więzy krwi, czyli... Brykiet! Brykiet! Bo skończyło się tam tylko na obietnicach. Co ty za kochanek, jak tylko... Nadzieję daj i zabiorę, to jak dawać psu kość i wyrwać mu z pyska. Ale... Tam były dwie kolejne części! Dodo się ciecha poprosić o erotyka? Dobrze. Kurde, nie patrzę na barbę. Najwyżej znajdzie włas. Wywalone. Widzę scratch marki. Wcale cię nie słyszę. No, ona wejdzie w trapę jakąś. Na bank. No, nie? Nie pokazał nic na barwie? Okej, okay, dzięki. Dzięki. Okej. Okay. Stepujący hak. Jest. Nie wiem, gdzie ona poszła. Ale... Essa, gramy traperem. Więc ja nie zamierzam się pierdzielić w tańcu. Po prostu ustawię trapy na włącznikach Yellow. Zero kablajtem. Łooo, Sulski. Twoje nadzienie, co? Jak ci się oczy zaświeciły, gdy przeczytałeś moją wiadomość, zwijałem się ze śmiechu, jak zobaczyłem twoją minę. Ale którą? Nie wiem, jak ona tu szybko się dostała, bez kitu. No dobra. S-Trapper 4K.